Ona tłumaczy zasady i zaraz będzie jej się głowa w ogóle przykręcać. No ja jestem tak na tym modem. Oni się tam wszyscy szykują na mecie. Uu, uh, uh, jest muzyczka, jest muzyczka. Hej, hej, jestem Kermela i witam Was w teście moda do The Sims 4. Przed wami mod na prawdziwy Squid Game. W Simsiorach. I jejku, jaka jestem zajarana, bo ja uwielbiam ten serial. I jak zobaczyłam właśnie, że jest taki motto, stwierdziłam, że muszę go wam pokazać i jest rewelacyjny. Jest jeszcze w trakcie e, prac i jeszcze nie wszystkie gry są gotowe, ale i tak już jest świetny. Także jeżeli chcecie sobie zagrać w Squid Game, w prawdziwy Squid Game w The Sims 4, to zapraszam Was na dalszą część filmu i wytłumaczę Wam może na początku zasady jeśli chodzi o parcele i o simów to ja sobie pobrałam ich z galerii na koniec filmu Wam pokażę właśnie skąd oni zostali pobrani więc jeżeli jesteście zainteresowani tą rodzinką, tą lalką i ogólnie całą parcelą to zapraszam Was na końcóweczkę filmu a teraz pokażę Wam właśnie jak ten mod działa no i w tym modzie mamy opcję właśnie wybrania gry eee, na razie są tylko trzy dostępne mamy czerwone, zielone Mamy plaster miodu oraz przeciąganie liny. I autorka cały czas pracuje jeszcze nad tym skakaniem po szklanych platformach oraz nad tą ostatnią rundą, więc myślę, że, że naprawdę warto tutaj na ten mod sobie zerknąć i obserwować jego rozwój, bo myślę, że będzie rewelacyjny, jak zostanie skończony, bo już jest rewelacyjny. Dobranika nam tylko wam pokazuję i zaczniemy sobie właśnie od czerwone zielone. I jest jeden mały minus, bo na każdego grającego sima w czerwone zielone musi być jedna laleczka, tak jakby każdy sim musi mieć tę interakcję włączoną z inną laleczką, więc powiedzmy, mając standardową rodzinę czterech. St 8 simów maksymalną właśnie rodzinkę. No to czterech simów musi grać, może grać, a czterech simów musi być laleczkami, że tak powiem. I ja tutaj mam moda na zwiększoną ilość simów w rodzinie, dlatego mam tutaj więcej, mam też różnych strażników tam z tyłu, także troszkę więcej się tutaj u mnie dzieje. Ale jeżeli chcecie z, powiedzmy wykorzystać tego moda do nagrania jakiejś scenki lub zrobienia zdjęć, to wystarczy wam jedna laleczka, tak jak w moim przypadku, ponieważ mod Dodaję Wam również pozy. Ja wykorzystam właśnie rozgrywkę, rundę zrobię sobie tylko z jednym simem, a resztę simów ustawię właśnie na pozach i już Wam pokazuję, jak to będzie wyglądać. Mniej więcej w tym samym czasie musimy sobie właśnie kliknąć tutaj na nich i dać mu, żeby zagrał sobie z laleczką w czerwone, zielone. Proszę bardzo, graj z nią, graj, graj, graj. No, tylko z ja jestem i ja nie tym simem klikałam, a to jest bardzo ważne, żeby oni właśnie byli w takim ułożeniu. No i proszę bardzo, klikamy sobie tutaj nim, żeby zagrał z naszą laleczką, i w tym momencie, jak on się tylko stąd e, będzie katapultować tam na linię mety, to e, my musimy ustawić nareszcie naszych simów pozy do tej właśnie gry. Jeżeli chcecie właśnie wykorzystać do zrobienia takiej większej grupowej gry, to właśnie w tym momencie ustawiacie sobie na reszcie simów te pozy. Ja Wam pokażę na przykładzie jednego sima, jak to się ustawia. Znajdujecie sobie tutaj na liście Waszych pus um, Squid Game i potrzebujecie wybrać albo właśnie e, gracza, który będzie przegranym, albo gracza, który będzie wygranym w tej pierwszej grze. Ja chcę, żeby cała reszta wygrała, a tylko ten jeden, który faktycznie gra z laleczką, będzie grać tak naprawdę i będziemy wiedzieć, czy wygrał, czy przegrał, ale to za chwilę. A teraz wrzucam pozę dla moich simów. No i gdy wszyscy mają już ustawione pozy, to puszczamy czas i oni powinni mi się magicznie przenieść na linię mety. Proszę bardzo, wszyscy na linii mety. O nie, o nie, i co tu się teraz będzie działo? A któż to wygra, któż to wygra? W ogóle to, co jest rewelacyjne w tym modzie, to to, że ta laleczka faktycznie mówi. Posłuchajcie. Ona tłumaczy zasady i zaraz będzie jej się głowa w ogóle przykręcać, no ja jestem tak na tym modem. Oni się tam wszyscy szykują na mecie. Uuu, uuu, jest muzyczka, jest muzyczka, nie wiem czy mi nie będzie krzyczeć o prawa autorskie, ale muzyczka jest rewelacyjna ze Squid Game'a. Dobra, my lecimy tutaj do nich naprzód, żeby tego nie przegapić, żeby tego nie przegapić. Uuu, I co, i co, i lecicie, startujecie? O biegnie! Biegnij, młody, Biegnij! Będziesz pierwszy! I co? Przekręciła głowę! Głowę przekręciła, widzi to! U, słuchajcie, wszyscy biegną! Oj, 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 oj. Chyba się nie wszyscy zatrzymali. Dawajcie, 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 dawajcie! Ops, ops, chyba się przewróci. No i chyba po nim, no i chyba po nim. No i chyba po nim. Nie przeżyje, prawda? Nie przeżyjesz tego! Uuuu, ale dramation, ale dramation! O nie, dednął. No. I co? I, I mroczny kosiarz. I mroczny kosiarz się pojawił. Ty laleczko potworna zła! Wszystko twoja wina! To przez ciebie, kobieto! Zamordowałaś go! Och, przyszli inni zawodnicy płakać. No już teraz nie udawaj takiej tutaj wzruszonej. To przez ciebie, to ty go zabiłaś. Dokładnie ty, dokładnie ty. Dramat, słuchajcie. No pierwsza runda jest wybitna i za chwilkę przechodzimy sobie do kolejnej, ale w ten właśnie sposób możecie grać albo używając tej pozy, którą Wam pokazałam tutaj oni mi wskoczyli właśnie na kolejną rundę z tą pozą, albo właśnie grając z laleczką, co może skończyć się w taki oto właśnie sposób, że, że skończy się źle lub dobrze. Faktycznie Steamowie mogą też z nią wygrać, bo testowałam go kilka razy i większość razy jednak im się nie udaje wygrać i po prostu kończy się właśnie, że tak powiem, postrzeleniem, ale zdarza się też tak, że wygrywają, więc to jest totalnie losowe. Proszę bardzo, kosiarz zabrał. No i słuchajcie, lecimy z kolejną rundą. I jeśli chodzi o kolejną rundę, to będzie to właśnie plaster miodu, i możemy ją rozegrać albo naprawdę, albo możemy właśnie również użyć pozy, ale ja wam pozy już pokazywać nie będę, bo to się właściwie niczym nie różni oprócz wybrania innej pozy, tylko pokażę wam jak to będzie wyglądać, gdy Simowie faktycznie będą grać naprawdę w plaster miodu. Więc weźmiemy sobie e, trójkę Simów, proszę bardzo, trójkę zacnych bohaterów tego serialu. Lecimy sobie, Ty też będziesz grać, i może jeszcze Ty sobie zagrasz, bo jestem ciekawa, czy przejdziesz. Ciebie nie lubiłam. Ty byłeś mega wredny. Dobra, i lecimy, proszę bardzo. Wszystkich zapraszam tutaj na metę. Dobra, idą, idą! Wszyscy idą grać. Uuu, uuu. I liżą! I liżą, słuchajcie, liżą. Ja tylko podniosę właśnie ścianki, żeby było to rewelacyjnie, widać, ale osum! Awesome. Ale osum! Awesome. Ojejku, aż się prosi, żeby podcykać. I on z tą bronią. I cała trójka liże! No spójrzcie na to, jak to epicko wygląda. Kto odpadnie pierwszy? A może ktoś przeżyje? o Kto się? o oh, 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 oh. No i po nim, no i po nim. Po niej też! O nie! I on też? Cała trójka padła! O, nie wierzę! No to nie mieli sprawnych języków. O, ależ smuteczek! Wszyscy troje nie żyją! I mroczny kosiarz fakcji. Proszę bardzo, no ty się tutaj dzisiaj napracujesz... No, napracujesz się za wszystkie czasy, mój drogi. Przepraszam, i ta wredna laleczka, która teraz udaje smutną. Wiemy, jak jest, wiemy, jak jest. Wszystko twoja sprawka. O, dobra. No i druga gierka chyba nam się udała. Dajcie znać, jak wam się właśnie podoba. Możecie w komentarzach napisać, czy chcielibyście więcej odcinków z Squid Gamea w simsiorkach. No i oczywiście zapraszam was też na Instagrama, na Discorda. Linki wszystkie macie w opisie. A przed nami zaraz trzecia gra. Tylko niech tutaj opła o, skończą opłakiwać właśnie tych przegranych biednych, którzy nie wylizali dobrze. Plastra miodu, i, i teraz o, i tak skończyli. Piachem, twarzą w piachu. Twarzą w piachu. Smutny koniec. Pod kiecą mrocznego kosiarza. Ups, ups. No to musiało boleć. No i ostatnia gra przed nami i teraz kochani zagramy sobie wyprzeciąganie liny. Proszę bardzo. Pokażę wam jak to później też może wyglądać wraz z pozą i z użyciem kilku simów i jednocześnie no wiem, że ci się siusiu chce. O, staruszkowi też się chce, no trudno, musicie zagrać. Musicie zagrać. To to gra o wasze życie. Czy staruszek się właśnie Uu, u, biedny, to ze strachu pewnie. W sumie w sumie w filmie też tak było w serialu, więc mm. No cóż, wszystko się zgadza, słuchajcie, wszystko się zgadza. Dobra, star a nie możecie zagrać? O nie, czy staruszek odmawia gry? To mi się bardzo nie podoba. Słuchajcie, może się zbyt źle czuję. Zbyt źle. <grym> Dobra, leć zagraj. Zagraj, czy nie. O, grają. Dobra, będą grać, będą grać, będą grać. Świetnie. Więc zagrajcie sobie, wy. O! 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 Właśnie! Spójrzcie na to. To jest przeepickie, tylko kamera mi lata tutaj, ale to jest przeepickie. Ja wiem, że to nie jest ta mapa, ale no, o, jak to będzie cudnie wyglądać. Dobra, słuchajcie, obstawiamy. Kogo obstawiacie? Kto wygra? Staruszek czy, czy, czy młody? I ja obstawiam, że staruszek wygra, że dziadek wygra. Oj, oj, oj. I ta muzyczka. Muzyka jest tutaj świetna. I kto wygra? Kto wygra? U! cóż za emocje? Cóż za emocje? Chyba staruszek jednak nie wygra? Poleciał! O nie! O nie! I po nim! I po nim! Nie wierzę, że to się wydarzyło! Bien senior! Biedny senior, o to może on dlatego wcześniej nie wytrzymał i popuścił, bo wiedział co go tutaj spotka. No i słuchajcie, kolejne, kolejne ciało, tak, kolejne ciało przegrało. <grywa> Dobra, pokażę wam teraz jak właśnie zrobić takie fajne ujęcie z wieloma simami przeciągającymi linę. No i pokażę Wam teraz od czego zacząć, żeby zagrać właśnie w drużynie, żeby mieć taką fajną kilkuosobową drużynę. Musicie zacząć od tego, że klikacie jedną osobą, jednym simem na drugiego, żeby tutaj poprowadził rozgrywkę uh mamy już muzyczkę, proszę bardzo, i oni byli gdzieś mniej więcej tutaj. Więc w tym momencie, jak oni już się zaczynają przeciągać, to ja przerzucę sobie na miejsce mojego teleportera kolejnego Sima, i tutaj do tej drużyny chciałabym jeszcze wrzucić ją, i tutaj w to miejsce moglibyśmy przenieść może jego i jeszcze z jednego sima. Nie wiem, która drużyna będzie wygrana, a która będzie e, przegrana, więc to zrobimy sobie na oko i teraz tutaj e, właśnie ustawimy pozy. Mm, na pierwszej simeczce damy, że będzie właśnie w drużynie Przegranych, proszę bardzo i ty już powinnaś lecieć ze swoją pozą, mam nadzieję, że wyjdzie i na kolejnych simach, tylko muszę znaleźć, o proszę bardzo tego sima, lecimy, ustawiamy sobie pozę, żeby właśnie był w drużynie wygranej, więc scrollujemy, drużyna wygrana i jeszcze jedna simeczka, a właściwie sim, Dobra, pomyliłam lekko płeć, ale tak, sim-sim nie dowiedziałam, kto tam stoi. W każdym razie znowu to samo, poza i drużyna o, zwycięska. I zobaczymy, czy to zadziała. Oj, oj, trochę ich źle ustawiłam. No, ale mniej więcej możecie zauważyć, jak to wygląda. Zrobiłam ich w ogóle na odwrót, czyli te teleportery powinny stać odwrotnie. I ta dwójka się przeciąga naprawdę, a ci tylko mi pozują, ale to wygląda i tak. What? O, rewelacyjnie, prawie rewelacyjnie, prawie, prawie. Jak się te pozy dobrze naprawdę ustawi, to może wyjść z tego coś rewelacyjnego. Dobra, już mi nie pozujcie tutaj. W każdym razie mod daje właśnie opcję, żeby sobie pogrywać w te prawdziwe, Squid gameowe rozgrywki, co uważam, że jest świetne. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że się dobrze bawiliście. Dajcie koniecznie znać, czy pobierzecie moda na Squid Game do The Sims 4. Ja jeszcze w tym tygodniu planuję wypuścić Wam kolejny odcinek o Squid Game w The Sims 4. Także śledźcie, żeby być na bieżąco. Już niedługo pojawi się właśnie kolejny materiał z tej. Mm, Serii? To chyba nie jest seria, ale w każdym razie kolejny materiał związany ze Squid Game, i dajcie znać, czy chcielibyście jeszcze więcej właśnie takich materiałów. No i na koniec pokażę Wam parcele oraz rodzinki, z których korzystałam w trakcie tego przeglądu. I tutaj macie pierwszą arenę, którą Wam zaprezentowałam. Ja ją odrobinkę zmodyfikowałam na potrzeby właśnie testu, bo usunęłam sobie te domki, ale myślę, że ona jest naprawdę fajnie właśnie zrobiona. Jeżeli macie ochotę sobie pograć, to tutaj. U tego twórcy ją znajdziecie. Jeśli chodzi o rodzinkę, to proszę bardzo, tutaj są wszyscy bohaterowie, których dzisiaj właśnie wykorzystałam. Jestem mega, mega z nich zadowolona, są bardzo podobni. Jeżeli Wam się ta rodzinka podoba, to tutaj macie właśnie nazwę użytkownika, który stworzył tę rodzinę. W teście wykorzystałam również tę laleczkę. Myślę, że jest rewelacyjna i świetna właśnie do rozgrywki w Squid Game w The Sims 4. Tutaj macie osobę, która ją stworzyła, i tu stąd możecie ją sobie pobrać. Do nagrania wykorzystałam również trzech strażników, których możecie znaleźć u tego użytkownika. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zapraszam Was do komentowania, łapkowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie. No i cześć, Laleczka się żegna.